Słuchajcie, miała to być niespodzianka, ale trochę się to wydało. I to jest tak, od wszystkich chłopaków z koła gospodyń wiejskich Dębinianki dla naszych dziewczyn podziękowanie za te 5 lat, które były czasami, no może trudne, na pewno trudne, no ale dajemy radę, no chcielibyśmy, żeby to było nie 5, 50 może być, może dłużej. No i taki 100, no może nie wiem, nie dożyłem chyba, ale chcemy, no co, no podziękować wam takim słodkim prezentem. Chociaż się to troszkę nie udało, ale myślę, że będzie smakował. Udało chociaż, się, nie? Udało. Także może wszyscy 100 lat, co? Oczywiście. Czyli Konrad, zaczynaj. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Orkiestra gra tam, miała przygrywać. Jeszcze my w imieniu całego koła chcieliśmy bardzo podziękować naszemu prezesowi, bo dzięki niemu każda impreza jest dopięta na ostatni guzik i wszystko jest dopracowane. Mimo, że budzą nas mimo wszystko, że krzyczy na nas, jest super prezes. Nie krzyczy, no dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kurde, takie kwiaty. Prezes. Super. Nie było. Ja rwałem, to było pół do dziewiątej. Pół do dziewiątej? Tak. A to zegarek mam nieprzestawiony. Kurde. Ja z kościoła. A ja bym chciał, że to kurde. Nie. Dasz radę? Nie, postawimy na stoliku. A nie, fajnie. To my tu wczoraj posiedzieli na nowy. Jeszcze. Teraz najważniejszy jeszcze moment. Jeszcze mamy tutaj coś dla naszej nowej pani sołtys. Taki! Mąż dostał bukiet, więc nie mogliśmy sobie drugiego pozwolić dla ciebie. No i tak dostaniesz. To była przesada. Masz o tego kwiatka dbać tak, jak o wszystkich mieszkańców. I zobaczymy, co będzie za 5 lat. No. Można jest kroić niespodzianka? Torta, częstować. Jest niespodzianka. Nie, tylko jeszcze.